Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy debatę Komitetów Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN oraz Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk. Tytułem debaty jest Przyszłość i funkcje lasów w kontekście zmian klimatycznych i ochrony bioróżnorodności. W tym bardzo krótkim wstępie chciałem wyjaśnić, skąd pomysł tej debaty, a mianowicie w maju ubiegłego roku opublikowana została unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, przywracanie przyrody do naszego życia. Ta strategia zakłada między innymi objęcie ochroną co najmniej 30% obszarów lądowych, w tym ochroną ścisłą 10% tych obszarów. Natomiast w dostępnych mi danych, które znalazłem w internecie, w 2018 roku istniało w Polsce 386 obszarów chronionego krajobrazu stanowiących około 22,7% powierzchni kraju. To jest duża różnica w stosunku do tego, co zakłada strategia unijna. W ślad za tą strategią, opublikowaniem tej strategii, pojawiło się na początku czerwca tego roku dosyć krytyczne stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna. To stanowisko jest dostępne zarówno na stronach Komitetu, jak też i na stronach Polskiej Akademii Nauk. Także oni o detalach tego stanowiska nie będę mówił, ale w ślad za nim powstało kolejne, a raczej może nie tyle stanowisko, ile polemika z tym stanowiskiem przygotowana przez Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej. No i nie będę może opowiadał długo tej historii. Doszło do tego, że spotkaliśmy się z panem profesorem Zabiją Niedźwieckim oraz z panem profesorem Spalikiem i poprosiłem panów obu o rozmowę na temat zarówno tej strategii unijnej, jak i na temat naszych lasów. I że najlepiej byłoby przeprowadzić takie spotkanie w formie debaty i to się stało właśnie dzisiaj. Także gorąco witam obu panów profesorów. Witam także wszystkie osoby, wszystkich członków obu komitetów i wszystkie osoby zainteresowane, które tutaj do nas przybyły. Mamy dosyć duże ograniczenia, jeżeli chodzi o naszą lokalizację w Pałacu Staszica w sali lustrzanej, ale także jesteśmy widzialni i słyszalni w internecie. Także wszystkich nas słuchających gorąco serdecznie witam i poproszę o 2-3 słowa wprowadzenia obu panów profesorów i przejdziemy do pierwszej sesji debaty, którą będą stanowiły referaty. Podkreślam, referaty będą wygłaszane, natomiast dyskusja nad tymi referatami odbędzie się dopiero w drugiej sesji w trakcie debaty. Także teraz na razie nie zadajemy pytań, zamieniamy się w słuch i jeszcze poproszę obu panów przewodniczących o głos. Dziękuję panie prezesie. Szanowni państwo, witam państwa w imieniu Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna. Państwa tutaj zebranych na sali i państwa zebranych w internecie. Spotykamy się w dniu symbolicznym, dzisiaj świętego Huberta, dzień świętego Huberta, dzień patrona leśników, myśliwych i matematyków. Także bardzo to się dobrze złożyło, że taki dzień pan prezes wybrał na dzisiejszą debatę. Równolegle do naszej posiedzenia odbywa się COP w Glasgow, albo odwrotnie. To równolegle do COP-u w Glasgow odbywa się nasze posiedzenie i dwa dni temu dosyć ważne decyzje zostały podjęte w Glasgow na konferencji klimatycznej dotyczących skończenia z wylesieniami do 2030 roku.
Bez względu na to, jak do tego podchodzimy, czy to szybko, czy to mało, ja uważam, że to jest sukces polityczny. Polityczny. Czy on faktycznie jest sukcesem, to dopiero zobaczymy za parę lat, ale proszę zwrócić uwagę, że w Polsce, w Europie, w Chinach lasów przybywa i to zdecydowanie przybywa lasów, przybywa zasobność lasów rośnie. Ale to porozumienie dotyczące ograniczenia wylesień zostało zaaprobowane przez Brazylię, przez Indonezję, przez Republikę Konga Demokratyczną, przez Rosję. A więc jest ogromny potencjał działań, aby one przyniosły efekt. Tak jak sukcesem był COP w Paryżu, w którym włączono lasy do celu klimatycznego. Miałem przyjemność być ekspertem podczas tamtego COP-u. To myślę, że ta decyzja, polityczna decyzja może być takim cieniem nadziei, aczkolwiek, jak już powiedziałem, to jest decyzja polityczna. Jak to się przełoży na działania praktyczne, zobaczymy. Życzę Państwu, wszystkim nam życzę owocnych obrad. Ja tytułem uzupełnienia jeszcze dodam, że co prawda politycy skończyli wczoraj w Glasgow obrady, dzisiaj zaczęli obrady eksperci. No i między innymi także tutaj myśmy też zaczęli dzisiaj. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan profesor Zawiła Niedźwiecki bardzo słusznie powiedział o tej przełomowej, miejmy nadzieję, decyzji, ale oczywiście od decyzji politycznych, od deklaracji do rzeczywistych działań droga bardzo daleka i kiedy słyszymy deklaracje polityków, że przestaną wylesiać, zwłaszcza ze strony tych polityków, którzy nie tak dawno podejmowali decyzję o intensyfikacji tych wylesień, to troszeczkę się taka czerwona lampka jednak zapala, że to wszystko może nie pójść tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Ale proszę Państwa, ze strony naszego komitetu, Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej, to chciałbym podkreślić, że las lasowi nierówny. I las to nie tylko drzewostan, las to nie tylko masa drewna, ale także wszystkie gatunki, które tam żyją. I jeśli mówimy o samej powierzchni lasów, to jest nie najlepszy może wskaźnik ich jakości, ale także nie najlepszy wskaźnik do wnioskowania o przyszłości lasów. Ponieważ chcielibyśmy, żeby te lasy nie tylko zajmowały bardzo dużą powierzchnię, ale także, żeby były siedliskiem dla jak największej liczby organizmów, żeby zaprzestanie wylesień jednocześnie było powiązane z powstrzymaniem spadku różnorodności biologicznej w tych lasach. I oczywiście również pod względem zapobiegania wzrostowi dwutlenku węgla w atmosferze, co jest również jednym z kluczowych celów ochrony lasów, także las lasowi nierówny. I mam nadzieję, że między innymi o tym będzie ta debata, na której także serdecznie Państwa witam.